Nie widzę. To poproszę pana Tadeusza Szymańczaka o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowna rado, drodzy sołtysi, ciężko. Nie ukrywam swojego olbrzymiego zdenerwowania, ale może przejdę do rzeczy. Tu, co była prezentacja, ona mnie jeszcze dobiła. I mieszkańców tych terenów, która jest planowana rezerwacja, również będzie taka sama sytuacja. Chcę powiedzieć tak, pokazano co chwilę inny wariant kolei i kogo innego poturbowania, a ja jeszcze, szanowni państwo, oczekuję, żeby przedstawić wariant dróg ringu warszawskiego, gdzie planowane jest przez gminę Teresin na odcinku około 12 km sześciopasmowa autostrada, która zabierze między 200 a 300 hektarów najlepszych gruntów i również będzie szła, albo też będzie trafiać na nieruchomości, czyli na nieszczęścia ludzkie. To będzie suma nieszczęść, która spotyka tą gminę. Będę się powstrzymywał jakichkolwiek komentarzy, natomiast, szanowni państwo, żadne słowa wypowiedziane stąd, a ja nie wierzę w to lotnisko, to ja chcę powiedzieć tak, że ja i mieszkańcy tego terenu czują się opuszczeni, nie mają opieki prawnej i nie mają opieki psychologicznej. Za chwilę przedstawię państwu wniosek, który dzisiaj składam w imieniu części mieszkańców i części sołtysów, dlatego że sytuacja staje się tak dynamiczna, że mnie przygniata, dobija. Za chwilę będzie dobijać to naszych mieszkańców. Dlatego mówię w części, bo nie rozmawiałem ze wszystkimi, niewielu sołtysów jeszcze zostało. Za chwilę to, co powiedział pan wójt, szanowni państwo, będzie nieaktualne. Ja państwu przedstawię to, dlatego że w tamtym tygodniu w sposób nieoczekiwany i ekspresowy upłynął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, które nam się nie podobało, to prawo, a teraz będzie psute jeszcze raz, bo jest pierwsze czytanie już za nami. Ale odstęp tylko tygodnia, gdzie zdążyliśmy wydrukować koperty, wydrukować i opracować może trochę nie w pełni uzasadnione stanowisko nasze i dostarczyć każdemu posłowi, ponieważ część radnych, wy sołtysi, którzy są w mojej bazie mailowej, dostaliście raport. Raport o wycofaniu się z tej nieuzasadnionej inwestycji. Raport jest na 15 stron, jest opracowywany z różnego rodzaju fachowcami i muszę powiedzieć, ku mojemu zdziwieniu, długo czekałem na odpowiedź, ale pan minister Horała, nie będę mu ubliżał, tak jak on robi to w stosunku do mnie czy mieszkańców, to chcę powiedzieć, że napisał na 17 stron uzasadnienia i napisał w formule to, co jest w raporcie i nieprawdą jest. Sołtysi, część sołtysów dostała. Tam wymieniane jest również moje nazwisko jako sprawcy tego. Zachęcam was radni, was sołtysi do zapoznania się najpierw z raportem i odpowiedzią. Mamy pozytywne sygnały z terenu. Są stanowiska ogólnopolskich organizacji, z którymi mam kontakt, chociażby z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, który zawarł jednoznaczne, określone, stanowcze stanowisko w sprawie nie dla CPK. Dzisiaj dzwonił do mnie szef Rady Krajowej Wiktor Szmulewicz, który mówi, że on też nie łapie się, ale on jest również przeciwny. Generalnie w jednym zdaniu mówi, że jest przeciw temu. Co ja proponuję?
szanowni państwo, po tym, że jutro, czyli w poniedziałek wpłynęło do Sejmu, a jutro jest pierwsze czytanie ustawy, nowej ustawy, grabieżczej ustawy, która to dotyka właścicieli nieruchomości, ale również samorządów. Jestem załamany, bo nie zdążę przygotować stanowiska. Nie zdążę wydrukować kopert. Na czwartek mi obiecali, że mi wydrukują koperty. Nie zdążę dostarczyć chociaż słabego stanowiska w tej sprawie. Ustawa nazywa się ładnie o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Ja bym powiedział o nieszczęściu ludzkim i dramatach ludzkich, które będą z tego tytułu powstawać. Szanowni państwo, zamierzam dzisiaj po konsultacji z sołtysami złożyć na pana przewodniczącego ręce wniosek. Wniosek do Rady Gminy o zwołanie w trybie pilnym nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w sprawie planowanej inwestycji lotniska CPK kolei na terenie naszej gminy. Nie wymieniam, bo jeszcze nie ukazały się rzeczy o drogach, o których wspomniałem. Przytaczam tu konstytucję. Zwracam się z prośbą o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Gminy w sprawie planowanej inwestycji lotniska CPK kolei na terenie naszej gminy. Uzasadnienie. Od 4,5 lat mieszkańcy firmy z terenu planowanej rezerwacji pod CPK są nieustannie nękani i prześladowani. I to nie jest przesada. Dowodem takiej działalności jest ciągłe naruszanie naszych nabytych i niezbywalnych praw przez stronę rządową, tak zwanego również inwestora. Naruszenie jest nawet prawo te, które sami ustalali. A dotyczy to artykułu 190a, paragraf 1, artykułu 193, artykułu 212, artykułu 231 kodeksu karnego. Chodzi o nękanie, o naruszanie miru domowego, o pomawianie, a także przekraczanie uprawnień, jeśli chodzi o policję. Artykułu 23 kodeksu cywilnego, artykułu 30 ustęp 2 specustawy, która w jedną noc została przyjęta, która nam się nie podobała. A ten artykuł mówi, jeśli chcesz wejść na jakąkolwiek nieruchomość, musisz, nie możesz, a musisz napisać prośbę do właściciela o wyrażenie zgody na wejście na tą nieruchomość. Nie tak dawno, wczoraj była interwencja obywatelska z udziałem policji. I to jest już recydywa. Są to te same osoby, które przyjeżdżają i wiedzą, bo my im te przepisy przytaczamy. Nie reagują. Dlatego zwracamy się tutaj. Za chwilę odczytam do Rady Gminy wniosek. Nie wystarczą nam zapewnienia o tym, że lotnisko nie powstanie. Słowa są miłe. Ja nikogo nie komentowałem, panie wójcie. Będę się starał naprawdę, mimo zdenerwowania olbrzymiego, wewnętrznego. Panie wójcie. O, będzie już lepiej. Ciągły stres, niepewność, apatia, brak możliwości inwestowania, zamrożony obrót nieruchomości, straszenie mieszkańców, że jeśli nie poddadzą się dobrowolnym wykupom, zostaną wysiedleni i dostaną jeszcze mniejsze odszkodowanie. Rolnicy i mieszkańcy nie wytrzymują tej presji, zapadają na różnego rodzaju choroby. Legalnie podejmują różnego rodzaju akcje protestacyjne. Nie mają żadnego wsparcia od strony naszych reprezentantów wybranych w demokratycznych wyborach. Kiedy zwracamy się o pomoc, że jest naruszane nasze prawo własności i dochodzi do interwencji obywatelskich, gdzie wzywana jest policja,
i gospodarz gminy, to słyszymy takie słowa. Jeśli wchodzi ktoś bezprawnie, to należy wezwać policję. W takich przypadkach przyjeżdża policja bez przedstawiciela gminy. Policja, dokonując czynności prawnych, staje po stronie agresora i podaje nas do sądu. Jeśli kilka osób z naszej, jest już kilka osób z naszej gminy, gdzie stanęło w obliczu wymiaru sprawiedliwości, bez pomocy prawnej, bronić musimy się sami. Wnioskujemy do Rady Gminy o zabezpieczenie ochrony prawnej i ochrony psychologicznej. Wnioskujemy o podjęcie współpracy w zakresie prowadzonych przez nas niezależnych badań środowiskowych i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych. Wnioskujemy o podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie sprzeciwu planowanej budowy CPK i linii kolejowej. Wnioskujemy o powołanie wspólnej komisji w Radzie Gminy do spraw CPK i kolei. W ubiegłym tygodniu w Sejmie bez tak zwanych konsultacji, ja bym powiedział monologu, bo to konsultacjami nazwać nie można, odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aktu prawnego, który nam się nie podobał, a będzie jeszcze psuty. Z naszej inicjatywy i za własne pieniądze każdy poseł dostał kopertę z naszym stanowiskiem. W tym tygodniu został wniesiony do laski marszałkowskiej kolejny bubel prawny, ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK, w którym dokonuje się zamachu na właścicieli nieruchomości i samorządy. W czwartek, 7 lipca, czyli jutro, będzie pierwsze czytanie. Zastrzegamy, że nasze uwagi były wnoszone na etapie, kiedy projekt ustawy był na etapie uzgodnień międzyresortowych. Obecnie nie znamy jeszcze uzasadnienia tego aktu prawnego, ponieważ jest w trybie ekspresowym. Więc o jakich konsultacjach? Nawet nie można mówić o monologu. I tutaj, szanowni państwo, kilka rzeczy, które były podane, a za chwilę po przyjęciu tej ustawy będą absolutnie nieaktualne. Wyłączenie z planu generalnego przedsięwzięcia do celów uzyskania promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego, informacji ekonomiczno-finansowych dotyczących w szczegółowości obecnej i planowanej struktury własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i przewidywanej rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat lotniskowych i przewozów z ich tytułu w odniesieniu do ciągłości planowanych przychodów podmiotu. Szanowni państwo, już na tym etapie jest brak dostępu do informacji publicznej. Są to środki publiczne, gdzie nie możemy wiedzieć, na co i ile jest przeznaczone. A część środków przeznaczona jest niezgodnie z przeznaczeniem. I to, proszę państwa, rzecz istotna, która była podawana, że będzie decyzja środowiskowa. Otóż w tym projekcie ustawy, którą myśmy mieli wcześniej, która może mieć kształt inny, decyzja w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczącego oddziaływania na środowisko będzie mogła zostać w całości lub w części zastąpiona rozporządzeniami. Szanowni państwo, okazuje się, że Dyrekcja Regionalna Ochrony Środowiska będzie niepotrzebna. Wszystkie te badania, które były do tej pory robione, nawet przez spółkę, będą zastępowane rozporządzeniami lub ustawami. Wydłużenie możliwości stosowania specustaw lotniskowej i stosowania specustawy przesyłowej do końca 30 roku.
Rząd jak czegoś nie potrafi zrobić, wprowadza specustawy, które są ustawami jak gdyby nadrzędnymi, wyłącza niektóre przepisy konstytucji. Dla mnie jest to rzecz niepojęta. Mogą zastąpić wprowadzane przez Radę Ministrów dla gmin tak zwanego obszaru CPK zakazy dotyczące zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości, inwestowania na niej, czy zmiany sposobu korzystania z niej. Na przykład zalicza się zakaz wydawania pozwoleń na budowę, zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości. Widzicie Państwo, wszystko zostaje wyłączone. Gmina nie będzie miała nic do powiedzenia. Pełnomocnik rządu do spraw CPK będzie decydował, jakie gminy obejmie tak zwanym obszarem otoczenia CPK. Pełnomocnik. No, szanowni Państwo, była mowa o tak wielkim obszarze rezerwacji, znaczy dwukrotnie był zwiększany, bez żadnego uzasadnienia. Więc można go jeszcze zwiększyć, bo pełnomocnik będzie miał takie prawo. Stosowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do gruntów rolnych i leśnych będą całkowicie wyłączone dla terenów objętych decyzją o lokalizacji CPK. Proszę Państwa, te grunty, które są tu, one są objęte ochroną ustawową. Wyłącza się inną ustawą te grunty. Ja pewnych rzeczy przestaję rozumieć w tym państwie. Spółka CPK będzie mogła występować z wnioskiem do wojewody o wydanie rozporządzenia nadającego uprawnienia spółce do wstępu na grunty, do obiektów i budynków oraz dokonywanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaniem badań przyrodniczych, w którym rozporządzenie będzie określał termin i obszar gmin. Szanowni Państwo, co to oznacza? Przed chwilą przytaczałem artykuł 30 specustawy ustęp 2. Nie będziesz miał prawa odmówić, żeby wejść do Twojego domu bez podania przyczyny. Przepraszam. Nadal jestem zdenerwowany, nie mogę zbytnio się opanować. Zlikwidowanie konsultacji społecznych na etapie decyzji lokalizacyjnej. Mówimy o monologu, ten monolog ma być w tej ustawie zlikwidowany. No po co z gminami, po co ze społeczeństwem, z sołtysami innymi dyskutować? Nieruchomości określone w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie CPK będą własnością spółki, a nie Skarbu Państwa. Odebranie nam nieruchomości, bo ja nie mówię, że wykup czy zapłata, będą stawać się własnością spółki. Spółki prawa handlowego, która mówi, że musi od właściciela nieruchomości wykupić za 1/4, za 1/3 tej wartości. To proszę mi powiedzieć, jak to jest, kiedy inna spółka prawa handlowego, ta sama podstawa prawna, przychodząc na teren gminy Wiskitki czy Teresin, rozmawia zupełnie inaczej, jeśli chce wykupić teren pod swoją działalność gospodarczą. I mówi, i mamy dowody na to, płaci 200-250 zł. A tu właściciel nieruchomości czy rolnik ma mieć zapłacone 5, może 7, może 8 zł za metr kwadratowy. Pozwólcie, to będzie napisane w tym wniosku. Ja chciałbym przedłużać. Zawsze mnie tu ktoś próbuje wybić z toku myślenia, przywołać, że proszę krócej. Już dzisiaj szedłem tu, to tylko mówią krótko, usłyszałem. W związku z tym, panie przewodniczący, to jest na razie z moim podpisem, ale po uzgodnieniu z częścią mieszkańców, a także sołtysami, ten dokument w trybie ekspresowym składamy i zwracamy się do was radni. To wy jesteście również reprezentantami i odpowiadacie również za nas los.
my z wiele rzeczy możemy zrozumieć i w wielu miejscach współpracujemy. I chcielibyśmy w tym temacie grabieży naszych dorobku, dorobku niejednokrotnie kilku pokoleń, żebyście nam po prostu pomogli. Oto was proszę w imieniu mieszkańców terenu planowanej rezerwacji, w imieniu mieszkańców korytarzy kolejowych, a w przyszłości również korytarzy drogowych. Szanowni Państwo, jestem do Państwa dyspozycji i jeśli jest jakakolwiek potrzeba, jesteśmy już po kilku ogłoszonych wyrokach, bo stajemy przed obliczem sądu, prosimy o tą ochronę prawną, prosimy o prawnika, musimy, nie chcemy, tylko musimy sporządzać stanowiska w oparciu o podstawy prawne. Nam się może one nie podobają, ale one mają być merytorycznie przygotowane. I oczekuję od Państwa radnych zajęcie stanowiska uchwały wyrażającej jednoznacznie w stosunku do mieszkańców, nie dla CPK i linii kolejowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam Państwa, chciałbym zabrać głos. Przepraszam Państwa za moje zdenerwowanie. Nie było moim celem. Rozumiemy, Panie Dredusz. Dziękuję bardzo. Kogokolwiek dotykać, ale moje zburzenie nie zna końca. Będę jutro na proteście, Szanowni Państwo, wtedy, kiedy również będzie pierwsze czytanie tego nieszczęśliwego bubla prawnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.